Kontynuujemy naszą podróż przez Ewangelię Jana. Dzisiaj przed nami drugi rozdział. No a skoro drugi rozdział, to oczywiście bardzo przyjemne wydarzenie. Wielkie, niezwykle radosne, czyli wesele w Kanie Galilejskiej. Jednak zanim będziemy czytali odpowiedni fragment, odpowiednie wiersze, to chciałbym przekazać zadanie domowe. Czyli to, co będziemy za dwa tygodnie rozważali, a jest to drugi rozdział, wiersze 13 po 25 i z książki Życie Jezusa, rozdział 16, zatytułowany W Jego Świątyni. Są podane również strony. Jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoimi spostrzeżeniami z tego studium, można przesłać do mnie maila, adres jest poniżej podany. Ale to oczywiście wszystko dopiero za dwa tygodnie. Tymczasem zachęcam do tego, abyśmy otworzyli drugi rozdział i tam rozpoczniemy od odczytania pierwszych trzech wierszy. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była na nim matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do Niego: nie mają wina. Na wstępie chciałbym podkreślić fakt, że to wydarzenie jest odnotowane tylko w Ewangelii Jana. Pozostałe Ewangelie nic nie piszą na temat tego wydarzenia, na temat tej uroczystości. Skoro tak, to powstaje pytanie. W jaki sposób zatem Jan dowiedział się o tym wydarzeniu? No, ktoś powie, odpowiedź jest bardzo prosta. On po prostu tam był, on w nim uczestniczył. Czytaliśmy przed chwilą, że oprócz Marii, matki Pana Jezusa oraz samego Jezusa Chrystusa, byli tam również Jego uczniowie, przynajmniej kilku, a wśród nich na pewno był również i Jan. Tak, to wszystko jest prawda, jednak nie do końca. A to dlatego, że przecież Jan nie uczestniczył w tej rozmowie. Skąd zatem mógł wiedzieć, o czym rozmawiała Maria z Jezusem, a później z owymi posługującymi? Prawdopodobnie dowiedział się o tym od samej Marii. Gdy uważnie prześledzimy opis całej tej sytuacji, całego tego wydarzenia, to możemy dojść do wniosku, że Maria rozmawiała z Jezusem na osobności. Rozmawiała z Nim w cztery oczy. Dlaczego? Przypuszczam, że dlatego, iż Jezus zawsze traktował drugiego człowieka z miłością oraz szacunkiem. On nigdy nie wypowiedziałby publicznie słów, które powiedział wówczas do swojej matki, słów, które czytaliśmy: rozumiem Twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Pamiętacie, jak pewnego dnia Jan Chrzciciel wysłał swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy on jest tym obiecanym Mesjaszem? W jaki sposób Jezus wówczas zareagował?
Jakiej udzielił odpowiedzi? Czy publicznie wytknął Janowi jego niewiarę? Czy przy wszystkich osobach zganił chwilę jego słabości? Nie. On tylko zwrócił Janowi uwagę na wykonywane przez siebie dzieło miłosierdzia. Na fakt, że niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą i w zasadzie to wystarczyło. Nie trzeba było mówić nic więcej. Co za niesamowite wyczucie, co za niesamowity takt oraz szacunek. Szacunek dla człowieka, który może czegoś do końca nie rozumieć. Szacunek dla człowieka, który może mieć chwilę swojej ludzkiej słabości. I to jest powód tego, że dopiero po wielu latach Maria osobiście opowiedziała Janowi kulisy tego, co wówczas się wydarzyło. A mieli ku temu wystarczającą ilość czasu, gdyż zgodnie z życzeniem Jezusa, który umierał na krzyżu, to właśnie Jan miał zaopiekować się Marią jak własną matką. To musiało być naprawdę czymś niesamowitym. Przepraszam za tą pomyłkę w tych slajdach, ale dojdziemy do tego. Musiało być czymś niesamowitym tak siedzieć sobie przy wspólnym posiłku i rozmawiać ze sobą o osobie, która była tak ważna dla obydwu osób, która zarówno dla Marii, jak i Jana była najwspanialszą i najważniejszą osobą w ich życiu. Przypuszczam, że były to takie najradośniejsze, najprzyjemniejsze chwile w ciągu całego dnia. O czym wy rozmawiacie, gdy przyjdziecie chociażby po sobotnim nabożeństwie do swoich domów? Zasiądziecie do stołu, do sobotniego obiadu? O czym wówczas rozmawiacie ze sobą? O czym rozmawiacie po całym dniu pracy, może ciężkiej, intensywnej, gdy się spotkacie? O czym rozmawiacie w gronie swoich przyjaciół, swojej rodziny, gdy spotkacie się? Czy jest nim osoba Jezusa? Czy w ogóle wspominacie o Jego osobie? Czy też o wszystkich innych osobach albo rzeczach, wydarzeniach, tylko nie o Nim? Czytając tę historię, możemy zadać pytanie, dlaczego Jezus wybrał akurat to wydarzenie na inaugurację swojej publicznej działalności? Przecież tak naprawdę to nie było w Nim nic nadzwyczajnego. Po prostu normalna uroczystość, jakich w tamtym czasie, ale również i dzisiaj było wiele. I to każdego dnia. Co więcej, państwo młodzi byli również takimi przeciętnymi ludźmi, nawet można powiedzieć zwykłymi wieśniakami, których imiona nawet nie zostały odnotowane w Ewangelii. Nie zostały wymienione. Najprawdopodobniej również i byli ludźmi bardzo biednymi, skoro nie stać ich było na zapewnienie odpowiedniej ilości wina. Natomiast miejsce, w którym odbywała się ta uroczystość, czyli Kana Galilejska, była zwyczajną wioską, leżącą niedaleko Nazaretu. A jednak pomimo tych wszystkich takich zwyczajnych, byśmy powiedzieli, okoliczności, takich normalnych, Jezus udał się w to miejsce. Dlaczego?
Czy tylko dlatego, że państwo młodzi prawdopodobnie byli spokrewnieni z matką Jezusa, a także Józefem? Myślę, że nie tylko dlatego. Po pierwsze, poprzez swoją obecność Jezus uświęcił instytucję małżeństwa. Będąc naszym stworzycielem, to On przecież stworzył, On powołał do istnienia instytucję małżeństwa. To On celebrował pierwszy związek małżeński, jaki, można powiedzieć, został zawarty na tej ziemi w osobach Adama i Ewy, w ogrodzie Eden. I pomimo tego, że no niestety, ale późniejszy upadek człowieka w grzech spowodował, że ten ideał Boży w stosunku do małżeństwa został zdegradowany, wypaczony, to jednak poprzez swoją obecność Jezus pokazał wszystkim, że On nadal jest zainteresowany szczęściem i powodzeniem każdego związku małżeńskiego, który istnieje na tej ziemi. Każdego. Jestem przekonany, że dla owej pary świeżo poślubionych małżonków dzień ich zaślubin był rzeczywiście najradośniejszym, najwspanialszym dniu w ich dotychczasowym życiu. Jednak obecność Jezusa sprawiła, że ich radość oraz ich szczęście jeszcze bardziej się pogłębiło. Jeszcze bardziej, można powiedzieć, pomnożyło się. Myśląc o potrzebie obecności Jezusa w naszym życiu, zazwyczaj myślimy o takich sytuacjach kryzysowych, jak śmierć bliskiej nam osoby, choroba, rozwód, utrata pracy, albo też jeszcze inne bolesne i smutne przeżycia, które nas dotykają. Ale zapominamy o tym, że On chce być przy nas nawet wtedy, kiedy nie doświadczamy tych wszystkich smutnych i bolesnych, drastycznych sytuacji. On chce być obecny nawet wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi, nawet kiedy jesteśmy zadowoleni. On chce sprawić, abyśmy byli jeszcze bardziej szczęśliwi, jeszcze bardziej zadowoleni. Chce dodać do naszego szczęścia swoje szczęście, do naszej radości swoją radość. To jest tak jak w przypadku przysięgi małżeńskiej. Czy małżonkowie ślubują sobie wzajemną opiekę tylko w przypadku, kiedy będą chorzy albo dotknie ich jakieś nieszczęście? Czy tylko wtedy? No nie tylko wtedy. Również i wtedy, kiedy są zdrowi, wtedy, kiedy są szczęśliwi, kiedy żadne z tych rzeczy się nie dzieją. Tych rzeczy oczywiście przykrych i bolesnych. Po drugie, Jego obecność na tej prostej i normalnej, zwyczajnej uroczystości świadczy o tym, że On może być gościem każdego z nas. Dla Niego nie ma znaczenia, czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty, czy wykształcony, czy niewykształcony. Każdy z nas może zaprosić Jezusa do swojego domu. A gwarantuję wam, że On nikomu z nas nie odmówi. On chce spędzić czas z każdym z nas. Po trzecie, Jego obecność na tym weselu ukazała również prawdziwy charakter Jego osoby, a także misji, której się podjął. Pamiętajmy o tym, że był to pierwszy cud, który Jezus uczynił na rozpoczęcie swojej publicznej działalności.
W związku z tym wydawałoby się, czy mogłoby się wydawać, że ta inauguracja powinna mieć miejsce w innym miejscu, powinna się dokonać w innym miejscu, w innej scenerii. Na pewno powinna to być Jerozolima, ówczesne centrum religijne, administracyjne, a nie jakaś tam mała wioska znajdująca się na dalekiej prowincji. Na pewno świadkami tego wydarzenia powinna być ówczesna elita intelektualna, religijna narodu, a nie jakaś garstka biednych i prostych wieśniaków. Prorok Izajasz na 700 lat przed narodzinami Chrystusa prorokował o nim takie oto słowa w 42 rozdziale swojej księgi, wierszu 2 i 3. 42 rozdział, wiersz 2 i 3. Nie będzie krzyczał, nie będzie się unosił, nie wydostanie się na ulicę jego głos. Trzciny nadłamanej nie dołamie, knota gasnącego nie dogasi. Imię prawdy nada prawo. Nie będzie krzyczał, prorokuje Izajasz. Nie będzie się unosił. Nie będzie robił wielkiego szumu wokół swojej osoby. Nie będzie kimś w rodzaju współczesnej gwiazdy show biznesu. Ale powróćmy do Kany Galilejskiej. Gdy tak przyjęcie weselne zaczęło coraz bardziej się rozkręcać, nabierać tempa, gdy radość, zadowolenie sięgnęło, można powiedzieć, zenitu, to pojawił się pewien problem. Okazało się, że zabrakło wina. Zabrakło wina. W związku z tym powstała bardzo niezręczna sytuacja. Otóż w tamtym czasie było to odbierane jako wyraz lekceważenia gości ze strony gospodarza wesela. Był to wielki nietakt w stosunku do tych, których się zaprosiło. I rzeczywiście sytuacja była nie do pozazdroszczenia. W jaki sposób zapewne taki bardzo poufny, ta informacja dotarła do Marii. Wówczas zwracając się do Jezusa powiedziała, nie mają wina. Zabrakło im wina. Te słowa były czymś więcej niż tylko stwierdzeniem jakiegoś faktu. Czymś więcej niż tylko pewną zwykłą informacją na temat przykrej sytuacji, przykrego zdarzenia, które akurat miało miejsce. Otóż zanim Maria wraz z Jezusem przybyli na tę uroczystość, to wcześniej przez około 2 miesiące pozostawali w rozłące, w odosobnieniu. Po opuszczeniu domu rodzinnego Jezus udał się najpierw nad rzekę Jordan. Udał się tam po to, aby być oczywiście ochrzczonym przez Jana. Później przez 40 dni przebywał w samotności na pustyni, na której pościł, a także i był poddany kuszeniu przez szatana. Również i dla Marii był to szczególny czas. Wcześniej zmarł jej mąż, Józef. Tak więc pozostała sama ze swoimi problemami, obawami. Nieobecność Jezusa budziła w niej lęk, pewne obawy. Do jej uszu raz po raz docierały pewne strzępki jakichś informacji o wydarzeniach nad rzeką Jordan, o głosie z nieba, który dał się wtedy słyszeć,
o gołębicy, która stąpiła na Jezusa. Jednak to wszystko rodziło w jej umyśle jeszcze więcej pytań, niejasności. Dopiero przybycie Jana i jego relacja z tych wydarzeń rozwiała wszelkie wątpliwości i utwierdziło ją to w przekonaniu, że nadszedł czas, aby jej syn objawił swoją chwałę jako prawdziwy Mesjasz. W piątym tomie komentarza biblijnego czytamy, że Jan, jeden z jego nowych uczniów, szukał Jezusa i znalazł go w okresie jego poniżenia, wychudzonego, noszącego na sobie oznaki wielkiego utrapienia, zarówno fizycznego, jak i duchowego. Jezus nie chciał, aby Jan widział jego poniżenie i dlatego w subtelny sposób, a jednak zdecydowanie, odesłał go od siebie. Chciał być sam. Żadne ludzkie oko nie miało widzieć jego walki z cierpieniem i też w żadnym ludzkim sercu nie miało zostać wywołane współczucie jego cierpieniami. Właśnie ten uczeń przybył do domu Marii i opowiedział jej o okolicznościach spotkania Jezusa, o wydarzeniach przy jego chrzcie, kiedy usłyszeli głos Boży uznający, że On jest Jego Synem. I o tym, jak prorok Jan, wskazując na Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Myślę, że w tym momencie Maria nie byłaby prawdziwym człowiekiem, gdyby nie poczuła w swoim sercu dumy. Dumy spowodowanej tym, że może być matką kogoś takiego jak Jezus. I gdy dotarła do niej ta informacja o braku wina, to w jej umyśle natychmiast zrodziła się myśl, że to jest ten najbardziej odpowiedni moment, to jest ten najlepszy czas, aby wreszcie rozpocząć realizację tego projektu zatytułowanego Mesjasz. Teraz jej nadzieje się wypełnią. Teraz jej syn pokaże wszystkim, kim jest naprawdę. Teraz wreszcie spełnią się nadzieje Izraela. Jednak Jezus bardzo szybko ostudził jej zapędy. W wierszu czwartym czytamy dalej, w drugim rozdziale, oczywiście Ewangelii Jana. Jezus odpowiedział: rozumiem twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jeszcze nie nadszedł mój czas. Innymi słowy, Mario, powstrzymaj swoje pragnienia, zweryfikuj swoje marzenia. To, o czym teraz myślisz, jest kwestią odległej przyszłości. To nie jest czas, abym objawił się jako król królów i pan panów. To nie jest ten właściwy moment, w którym zegnie się wszelkie kolano przede mną na ziemi i pod ziemią. To się stanie dopiero wtedy, gdy ponownie przyjdę na tą ziemię. Jednak pomimo tego niezrozumienia, Maria nie ustawała w swoich wysiłkach, aby wpłynąć na Jezusa, nie rezygnowała z tego, aby nakłonić Go do rozwiązania zaistniałego problemu. To mi przypomina pewną przypowieść, którą opowiedział później Jezus. Przypowieść o sędzim i pewnej wdowie. Otóż ta samotna wdowa nieustannie nachodziła go i próbowała przekonać,
aby wziął ją w obronę przed jej przeciwnikiem. I to tak trwało dzień za dniem, tydzień za tygodniem. Pomimo nieustannej presji wywieranej przez tą kobietę, ów sędzia jednak wzbraniał się przed udzieleniem jej pomocy. Aż w końcu pewnego dnia nie wytrzymał i pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. W innej przypowieści Jezus opowiedział o przyjacielu pewnego człowieka, który przyszedł do niego o północy i stojąc przed drzwiami prosił o kilka bochenków chleba. Wiecie, jak to jest. Śpicie sobie w najlepsze, w waszym ciepłym, wygodnym łóżku, a tutaj o północy, w środku nocy ktoś puka do waszych drzwi albo też dzwoni. Budzi was i chce coś od was. Co za wyjątkowy nietakt. Jednak Maria nie zraziła się tą pozorną odmową ze strony Jezusa. Ona była tak wytrwała, jak owa wdowa oraz ten przyjaciel, który przyszedł o północy z przypowieści Jezusa. Czy ty również jesteś tak zdeterminowany w swoich modlitwach i prośbach? Myślę, że Jezus bardzo lubi ludzi zdeterminowanych i wytrwałych. Takich, którzy nie poddają się w obliczu pojawiających się trudności, przeszkód. Ale czytajmy dalej. Wiersze od 5 po 8. Wtedy jego matka zwróciła się do posługujących. Zróbcie, cokolwiek wam powie. A było tam 6 kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości, każda mieszcząca około 100 litrów wody. Jezus polecił. Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział, teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela. I zanieśli. Co za niesamowity cud. Ktoś powie, że no w zasadzie każdy cud jest niesamowity. Każdy cud jest wyjątkowy. Tak, to prawda. Jednak mimo wszystko było w nim coś wyjątkowego. Co? Sposób, w jaki Jezus go dokonał. To sposób był niecodzienny i wyjątkowy. Gdy dotarła do niego wieść o zaistniałym problemie, to Jezus mógł zwołać wszystkich gości weselnych, i gdy się już zebrali wokół Niego, powiedzieć, drodzy przyjaciele, właśnie dowiedziałem się o pewnym problemie, jaki mają gospodarze tego wesela. Widzicie tych 6 stojących tutaj stągwi? One są zupełnie puste. Nie ma w nich ani jednej kropli wina. Jednak nie musicie się niczego obawiać. Zaraz zobaczycie coś niesamowitego. Proszę, aby te stągwie napełniono teraz wodą. Czy dobrze wszystko widzicie? A teraz wypowiem kilka słów błogosławieństwa i zobaczycie, co stanie się z tą wodą. I po krótkiej chwili wnętrze każdej ze stągwi zabarwiło się na kolor czerwony. Jezus napełnił pierwszy puchar, podał gospodarzowi wesela. Czy tak to się dokonało? W ten sposób? Nie.
To nie było jakieś przedstawienie. To nie było jakieś show z gatunku mam talent. Nikt nie robił żadnych zdjęć. Nikt nie umieścił relacji z tego wydarzenia w internecie. Nikt nie odnotował go w kościelnych statystykach. Nikt nie przeprowadził z nikim żadnego wywiadu. Wszystko odbyło się w całkowitej ciszy i dyskrecji. Za wyjątkiem grona kilku osób, nikt nie wiedział, co wówczas wydarzyło się na zapleczu sali biesiadnej. I to właśnie było wyjątkowe i niesamowite. Nie tyle sam cud, ale sposób, w jaki go Jezus dokonał. W sposób, który jest całkowicie sprzeczny z naszą ludzką naturą. Naturą, która szuka tylko okazji, aby się wywyższyć, aby pokazać drugiemu człowiekowi, że ja tu jestem najważniejszy, ja mam zawsze rację, ja jestem najmądrzejszy i tylko mi należy się chwała. Jezus nie oczekiwał żadnej chwały, żadnego uznania. Mało tego. On nawet prosił uzdrowione osoby, aby za bardzo nie rozgłaszały tego faktu. Natomiast do ludzi, którzy byli bardzo zaangażowani w czynienie dobra drugiemu człowiekowi, powiedział, że niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Podczas swojej misji Jezus miał tysiące powodów i okazji do tego, aby wywyższyć swoją osobę, aby zademonstrować swoją wielkość. Jednak zanim doszło do tego niesamowitego cudu, to Jezus powiedział do posługujących: napełnijcie stągwie wodą. A zatem wydał pewne polecenie. Polecenie napełnienia stągwi wodą. Dlaczego Jezus to uczynił? Przecież On mógł od razu napełnić te puste stągwie winem, a nie wodą. Czy trzeba było najpierw nalewać do nich wody? Jezus pragnął, aby ludzie mieli udział w tym błogosławieństwie, aby z Nim współpracowali. Oczywiście ich zadaniem nie było zastąpienie Jezusa. Oni mieli wykonać tylko to, co On polecił w tym zakresie, ale mieli mieć udział w tym wydarzeniu, a także i później w tej radości płynącej z błogosławieństwa tego wydarzenia. Ci z was, którzy kiedyś przyprowadzili kogoś do Chrystusa, wiedzą, jakiego rodzaju jest to radość, gdy widzicie, tak jak chociażby wspomniana Ewa dzisiaj zawiera przymierze z Panem. A wy mieliście w tym udział. Jest to niezwykła radość. A przecież Jezus pragnie, aby każdy z nas miał udział w tym błogosławieństwie. Aby każdy z nas mógł świadczyć naszym bliskim, przyjaciołom, sąsiadom, współpracownikom, jakiego mamy wspaniałego przyjaciela w Jezusie. Jak wielkim błogosławieństwem jest Jego obecność w naszym życiu. Czy jesteśmy gotowi poświęcić nasz czas, nasze talenty, a także środki materialne? Pamiętajmy o tym, że warunkiem sięgnięcia po Boże błogosławieństwo jest wcześniejsze wypełnienie polecenia Jezusa. Ale co by było, gdyby tak owi posługujący powiedzieli: Panie Jezu, ale po co my mamy nalewać tej wody? Przecież to nie wody zabrakło, a wina. Coś ci się nie pomyliło? Przecież to jest bez sensu. Albo inna sytuacja. Co by było, gdyby zamiast zastosować się do polecenia Jezusa, wybrali swoją własną koncepcję rozwiązania tego problemu?
No, może udaliby się do sąsiadów, aby tam pożyczyć od nich trochę wina. Może by zorganizowali jakąś zbiórkę pieniędzy po to, aby iść na pobliski targ i tam zakupić jakąś dodatkową ilość. Czy w takim przypadku doświadczyliby tego cudu? Oczywiście, że nie. Na pewno nie. Gdyby zaniedbali swoje obowiązki i nie wykonali polecenia Jezusa, to nigdy nie byliby świadkami tego cudu. Nigdy błogosławieństwo płynące z tego wydarzenia nie stałoby się ich udziałem. Jakże często w naszym życiu kierujemy się naszym własnym rozumem, naszą ludzką logiką. Mówimy, o, dzisiejszy świat jest tak zmaterializowany, nastawiony na życie tylko tu i teraz, na przyjemności różne i tak dalej. Nie ma szans, żeby ktokolwiek się nawrócił, zainteresował Chrystusem. Albo tyle już lat modliłem się w tej sprawie albo za tą osobą i co? I nic. To wszystko nie ma sensu. Ale Maria powiedziała do posługujących, zróbcie cokolwiek wam powie. Chociażby wam się by wydawało, że to, co wam powie, nie ma większego sensu. Chociażby wam się by wydawało, że to jest sprzeczne z waszymi wyobrażeniami, to zaufajcie mu. On wie, co robi. Czy nie warto uczyć się takiej postawy? Z historii, którą przeczytaliśmy, płynie jeszcze jedna lekcja i to zapewne nie ostatnia. Czy to nie jest czymś paradoksalnym, że gdyby nie ten problem, to ci ludzie nigdy nie doświadczyliby później tego cudu? Tak. Oczywiście wiem, że nikt z nas nie lubi tego rodzaju sytuacji. Nikt z nas nie modli się na przykład o to, aby być chorym. Modli się ktoś z was, żeby zachorować? Nie sądzę. Nikt z nas nie modli się o to, aby utracić na przykład pracę, co jest zrozumiałe. Ale faktem jest, że gdyby nie tego rodzaju problemy, to wielu z nas nie doświadczyłoby szczególnego Bożego błogosławieństwa. Matka Teresa powiedziała kiedyś, że nigdy nie przekonasz się o tym, że Jezus jest dla ciebie wszystkim, czego potrzebujesz, dopóki On nie stanie się w twoim życiu wszystkim, co masz. Jakże piękne i trafne słowa. Jezus jest w stanie zaspokoić każdą naszą potrzebę. On może sprostać każdemu wyzwaniu, przed jakim staniemy w naszym życiu. Jego nic nie jest w stanie zaskoczyć. On nie jest bezradny wobec jakiegokolwiek problemu. Ale wróćmy na naszą salę biesiadną. Gdy Jezus przemienił wodę w wino, to kazał posługującym zanieść trochę wina gospodarzowi wesela. I od 9 wiersza czytamy po 11. Gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy zaczerpnęli wody, zawołał pana młodego i powiedział: każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, gorsze. Ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. W taki właśnie sposób w Kanie Galilejskiej Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Jan odnotował, że to wydarzenie zapoczątkowało znaki albo też cuda uczynione przez Jezusa. Jednak nie mniej cudownym jest fakt, że także i dzisiaj w innym gronie ma miejsce ten sam cud.
cud przemiany wody w wino w procesie fotosyntezy. O kolejnej lekcji mówi książka Życie Jezusa na stronie 124. Na podobieństwo ludzi, którzy wpierw podają lepsze wino, a później gorsze, postępuje świat ze swymi darami. To, czym nas obdarza, może cieszyć oko i oczarować zmysły, lecz przynosi niezadowolenie. Wino obraca się w gorycz, a wesołość przechodzi w smutek. To, co zaczyna się śpiewem i radością, kończy się zmęczeniem i niesmakiem. Czyż nie jest to prawdą? To, co oferuje ten świat, jest pozornie piękne, atrakcyjne. Wydaje się, że gdy to posiądziemy, to będziemy szczęśliwi. Ale gdy to już zdobędziemy, to szybko się okazuje, że jednak to nie zaspokoiło poczucia naszej wewnętrznej pustki. Co wówczas najczęściej robimy? No, zaczynamy się rozglądać za kolejną rzeczą, kolejną i tak dalej, i tak dalej. Dalej czytamy, ale dary Jezusa są zawsze świeże i nowe. W święcie, które On przygotowuje dla duszy, nie brak nigdy zadowolenia i radości. Każdy nowy dar zwiększa u odbiorcy zdolność doceniania i radowania się błogosławieństwami Pana. On daje łaskę za łaską. Jej źródło nie może się wyczerpać. Jeśli trwasz w nim, to fakt uzyskania dzisiaj bogatego daru zapewnia uzyskanie jeszcze bogatszego jutro. Słowa Jezusa do Natanaela wyrażają zasadę Bożego postępowania z dziećmi wiary. Z ciągle nowymi przejawami swej miłości głosi on podatnym sercom. Wierzysz? Ujrzysz większe rzeczy niż to. To, co oferuje Jezus, jedynie to jest w stanie zaspokoić głód naszej duszy. On jest w stanie sprawić, że kolejny dar sprawi, czy uczyni nas jeszcze bardziej szczęśliwymi, jeszcze bardziej radośniejszymi. Zobaczmy, jak to działa na przykładzie historii życia pewnej małej dziewczynki. Otóż historia ta wydarzyła się w czasach, kiedy w Chinach obowiązywała ustawa państwowa zezwalająca na posiadanie tylko jednego dziecka. Tylko jednego. Możemy sobie jedynie wyobrazić, co wówczas się działo w tym kraju. Aborcje, porzucanie dzieci, handel dziećmi i tak dalej. Pewnego dnia na jednym z dworców kolejowych ktoś znalazł leżący karton. Gdy go otworzył, to wewnątrz zobaczył miesięczne niemowlę. Najwidoczniej zostało porzucone przez swoich rodziców. Była to dziewczynka, która praktycznie została skazana na śmierć. I wtedy wydarzył się pierwszy cud. Ta osoba ulitowała się nad tym maleństwem i zaniosła je do sierocińca. Dzięki temu dziecko mogło cieszyć się życiem. Ale później wydarzył się drugi cud. Po pewnym czasie dziewczynka ta została zaadoptowana przez pewne małżeństwo ze Stanów Zjednoczonych. A zatem nie była już sierotą skazaną na wegetację w sierocińcu. Oto właśnie ona. Teraz miała kochających ją rodziców, kochające ją osoby. Jednak to nie koniec cudownych zdarzeń. Pewnego dnia jej przybrani rodzice zauważyli, że ich mała córeczka z wielką uwagą przysłuchuje się zegarowi, który wygrywał jakąś tam melodię. Gdy zegar przestał grać, to dziewczynka z niesamowitą precyzją zaczęła odtwarzać zapamiętaną przez siebie melodię. I tak to trwało jeden dzień, drugi, trzeci.
Był to widoczny sygnał tego, że musi być ona niesamowicie utalentowana. I tak rzeczywiście było. Rodzice zapisali ją na zajęcia z emisji głosu. I dzisiaj, mając 13 lat, ma już za sobą wiele występów, w tym również i nagranie płyty. Posłuchajmy przez minutkę, jak śpiewa. Tradition here at Minute Maid Park. We kindly ask that you please rise now and join us as we pause to honor our great nation, as well as saluting those who protect our freedom around the world each and every day. Please join Miss Mackenzie Walker for the singing of God Bless America. God bless America. Jeden cud, drugi cud, trzeci cud. Mała Mackenzie najpierw mogła cieszyć się życiem, później kochającymi ją osobami, a na końcu także wyjątkowym talentem otrzymanym przez Boga. Podobnie jest z obecnością Jezusa w naszym życiu. Z Nim każda następna rzecz staje się coraz lepsza. Nieraz nam się wydaje, że idąc za Jezusem tracimy coś cennego, tracimy coś wartościowego, coś, co może nas uczynić szczęśliwymi. Jednak On może nam zaoferować coś znacznie lepszego, coś, co naprawdę może uczynić nas w pełni szczęśliwymi. A najwspanialszym z Jego strony jest to, że to, co ma dla nas najlepszego, to zostawił na koniec. To jest dopiero przed nami. W tej samej książce Życie Jezusa czytamy, że zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie związek małżeński jest przeznaczony do przedstawiania czułej i świętej więzi istniejącej pomiędzy Chrystusem a Jego ludem. W umyśle Chrystusa radosny nastrój uroczystości weselnych miał symbolizować radość owego dnia, w którym On przywiedzie do domu Ojca swą narzeczoną, a odkupieni zasiądą wraz z Odkupicielem na uczcie weselnej baranka. Czy chciałbyś tam być? Czy chciałbyś znaleźć się na tej uczcie? Jeżeli tak, to czy teraz przygotowujesz się na to wydarzenie? Czy marzysz o Nim? Czy pragniesz, aby jak najszybciej nadeszło? W Księdze Izajasza ukazany jest przepiękny obraz miłości Boga do swojego ludu w odniesieniu do uroczystości zaślubin. W 62 rozdziale i wierszu 5 czytamy takie oto słowa. Tak jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubią cię twoi synowie. I jak cieszy się pan młody z panny młodej,
tak Twój Bóg będzie cieszył się Tobą. Tak. Tak jak serca młodej pary w dniu ich zaślubin są pełne szczęścia, pełne radości, tak Jezus będzie się radował naszą obecnością na uczcie weselnej, którą przygotowuje wszystkim zbawionym. Księga Objawienia opisuje to wydarzenie jako weselną ucztę baranka. W 19 rozdziale od 6 po 9 wiersz czytamy: wtedy doszedł mnie głos, jak krzyk wielkiego tłumu, jak szum potężnych wód, jak łoskot silnych gromów. Usłyszałem: halleluja! Pan nasz wszechmogący Bóg objął panowanie. Cieszmy się, weselmy, oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka. Jego małżonka gotowa. Szczęśliwi, którzy zostali zaproszeni. Czy przyjąłeś już to zaproszenie? A może się zastanawiasz nad tym, czy warto je w ogóle przyjąć? Może się zastanawiasz, czy naprawdę będziesz tam szczęśliwy? Jak bardzo będziesz szczęśliwy? Wesele w Kanie Galilejskiej uczy, że Jezus może nawet i tą dobrą rzecz uczynić jeszcze lepszą. Jednak to, co najlepsze, On zostawił na koniec. Pamiętacie słowa Jezusa, które wypowiedział do Natanaela? Zobaczysz o wiele więcej. O wiele więcej. Zobaczysz coś, czego nawet nie byłeś w stanie sobie wyobrazić. Coś, co przerasta twoje najśmielsze wyobrażenia. Niech Pan nas błogosławi. Amen.